Na pewno rozleniwiałem, ale z drugiej strony nie dało się rozleniwić, bo każdy miał rozpiskę, każdy miał zegarek, każdy musiał się ruszać chcąc, nie chcąc. No i myślę, że nie tylko ja, ale i każdy z chłopaków może powiedzieć to samo, że każdy aż się rwał, myślę, na boisko do treningu, bo jednak cały grudzień praktycznie mieliśmy wolne, tak więc każdy chciał wrócić do tych normalnych już treningów z piłkami i myślę, że każdy czeka na te już główne przygotowania i w dalszej perspektywie na ligę. Z chłopakami się spotykaliśmy, organizowaliśmy sobie tam jakieś minimecze spokojnie, żeby pokować na boisku we własnym gronie, miło, bez żadnego szarżowania. Także nie było, myślę, w naszym młodszym gronie żadnego problemu z tym. Jest Kamil Jędkowski, Patryk Obioła, wszyscy razem wychodziliśmy sobie na boisko i lekko kopaliśmy. Raz się chciało wyjść, raz się nie chciało wyjść, ale no niestety ten okres jest jaki jest, trzeba to odbyć, trzeba to przepracować i nie ma zmiły. Były takie momenty, że wolało się film obejrzeć po dobrym obiadku, ale no niestety trener dał rozpiski i trzeba gonić, tak? Trzeba walczyć o swoje. Po to, żeby w pierwszym składzie wychodzić. Dokładnie. W końcu piłka, bo praktycznie przez ten grudzień to może ze dwa razy wyszedłem gdzieś tam z braćmi, kiedy byłem w domu pokopać sobie, a tak to pierwszy trening po ponad miesięcznej przerwie. No niestety muszę przyznać, że trochę ta piłka przeszkadzała dzisiaj, myślę, że nie tylko mi, ale to jest kwestia czasu, na to mamy te dwa miesiące do ligi, myślę, że każdy spokojnie się zdąży przygotować.